Cześć, witam Cię na kolejnej lekcji, gdzie zaczniemy już implementować nasze endpointy. Także przejdźmy sobie do naszej specyfikacji, do Swaggera i otwórzmy to w naszym edytorze. Także nasze User Actions, czyli rejestrację użytkownika oraz jego zalogowanie mamy już zrobione. Teraz przejdziemy do kolejnej części, czyli będą to użytkownicy. I w dzisiejszej lekcji zajmiemy się pobraniem listy wszystkich użytkowników, którzy istnieją w naszym serwisie. Oczywiście w przyszłości tutaj by się przydało jakieś filtrowanie bądź też paginacja. Natomiast na potrzeby tego prostego serwisu zwrócimy po prostu listę wszystkich użytkowników, którzy tutaj są, z ich ID, imieniem, nazwiskiem oraz mailem. W normalnym serwisie może niekoniecznie tego maila byśmy tutaj dodali, ponieważ jak się zarejestrowaliśmy, to nie chcemy mieć możliwości, żeby inni użytkownicy mogli podejrzeć, jaki to był mail. Natomiast znowu, na potrzeby tego przykładu po prostu dodamy to sobie do naszego API. Także przejdźmy sobie do naszego serwisu i zacznijmy najpierw od stworzenia kontrolera. Także mam nasz kontroler. W dużej mierze będzie to samo, co mamy tutaj w User Managementie. Moglibyśmy to połączyć ze sobą, natomiast te endpointy będą już się zajmowały troszkę innymi rzeczami. Tutaj jest właśnie rejestracja naszego użytkownika, logowanie naszego użytkownika. A tutaj mówimy o wszystkich użytkownikach, którzy są w naszym serwisie. Także znowu zaimportujemy sobie tutaj nasz router. I zacznijmy od stworzenia sobie właśnie naszego kontrolera. Oraz go sobie wyeksportujemy. I tak, od tego momentu, jako że już wszystkie takie główne części do naszego serwisu zrobiliśmy, najlepiej by było, żebyś w tym momencie zastopował sobie naszą lekcję i spróbował dodać ten jeden endpoint samemu. Czyli jest to po prostu lista wszystkich użytkowników z takimi informacjami. Tutaj ważna rzecz do zapamiętania, nie chcemy tutaj zwrócić hasła naszego użytkownika, którego też mamy w bazie danych. Także jeśli chcesz spróbować samemu, to w tym momencie zastopuj lekcję i później porównasz z tym, co zrobiliśmy. A jeśli nie, to przejdźmy do kodowania. Także zrobimy to sobie tak jak tutaj, czyli User controller i to będzie komenda get na slash users. Ten endpoint będzie otwarty dla wszystkich użytkowników, także nie będziemy walidowali tutaj tokena, więc piszemy sobie po prostu context i musimy stworzyć nową metodę w serwisie users, która będzie się nazywała po prostu get users. I znowu przyjmuję context. I tutaj jakiejś większej logiki nie będziemy mieli, więc po prostu wszystko to, co dostaniemy z naszego repozytorium, wszystko to zwrócimy użytkownikowi. Także wejdźmy do users repository i tutaj też stwórzmy funkcję, która się nazywa getAllUsers. I znowu wyciągniemy sobie connection ze stanu. Context state. A następnie tutaj jeszcze sobie może zostawimy zmienną await connection. Tutaj chcemy dostać użytkowników i robimy na tym select. Tak, i w tym selekcie podamy po prostu wszystkie informacje, które chcemy mieć zwrócone. Jeśli byśmy tego nie zrobili, to w tym momencie ten select zwróci nam wszystko łącznie z hasłem, a tego nie chcemy wyciągać. Także piszemy ID, name, podejrzyjmy sobie jeszcze jak to wygląda, email, name, surname. To są informacje, które chcemy dostać. Surname i tu jeszcze sobie dodamy email. Dobra, czyli naszego selecta mamy. Teraz to wszystko musimy sobie zwrócić o poziom wyżej. Dodajemy tą metodę do eksportu i przechodzimy do naszego user serwisu. Tutaj po prostu zwrócimy wszystko to, co dostaliśmy z tej metody, z naszego repozytorium.
przekazaniem kontekstu. Jeszcze tylko musimy sobie zaimportować. I to też wyniesiemy o poziom wyżej. Dobra, także mamy nasze repozytorium, mamy nasz serwis. Więc teraz jedyne, co nam pozostało, to do body przypisać, no tutaj oczywiście async await, get all users. I tą metodę sobie zaimportujemy z naszego serwisu. Aha, no tak, no i tu jeszcze musimy oczywiście przekazać nasz kontekst. Dobra, także sprawdźmy, czy wszystko nam tutaj działa. Najpierw upewnimy się znowu, czy nasz Postgres wstał. A w międzyczasie otwórzmy sobie Postmana. Mamy metodę register. Aha, no tak, stworzyliśmy sobie nasz kontroler, natomiast znowu musimy go dodać w index.js-ie. Także podobnie jak w tym user managementie, skopiujemy to sobie. Tutaj user controller. I zduplikujemy te metody, które tutaj mamy. Czyli user controller, tu to samo. I kolejnego loga tutaj dodamy. Users. Tak, także odpalmy sobie nasz serwis. I sprawdźmy, czy wszystko działa. Jeszcze tylko sprawdzimy logi. W user managementie, tak jak było, jest register, login, validate. A tutaj mamy tylko slash users. Także zmieniamy sobie metodę na get. Odpalamy. I coś nie zadziałało. Get all users is not a function. Aha, no tak. Obrozmienimy ją sobie tutaj po prostu. Get all users. Aha, no tak. Tutaj przykryjemy tą metodę, więc... Zmienimy sobie w repozytorium na get user records. Tak. I tu jeszcze musimy sobie to zmienić. Dobra, także wróćmy do naszego Postmana. Odpalamy. I tak jak planowaliśmy, dostaliśmy listę wszystkich naszych użytkowników, odejmując hasło. W momencie, gdybyśmy tutaj sobie zmienili i dodali też coś takiego, odpalając to jeszcze raz, otrzymalibyśmy tutaj hash naszego hasła. Oczywiście dalej jest to bezpieczniejsze niż zwrócenie samego hasła, ponieważ bez złamania tego nikt naszego hasła nie pozna. Niemniej, no nie możemy takiej informacji zwrócić, także to sobie cofniemy. Odpalimy je jeszcze raz i wszystko się zgadza. Porównajmy sobie jeszcze ze Swaggerem. Mamy ID, name, surname i email. I jak sobie sprawdzimy, dostaliśmy te same informacje. Także to było na tyle, jeśli chodzi o ten jeden konkretny endpoint. Mam nadzieję, że wyszło Ci podobnie jak u mnie. Jeśli tutaj Ci się jakieś nazwy metod nie zgadzają, to się nie przejmuj. Generalnie chodzi o to, żeby struktura tutaj mniej więcej była zachowana. Tak jeszcze może Ci się wydać, że tutaj w tym momencie, jeśli sobie przejdziemy do naszego serwisu, to ta metoda getAllUsers jest nadmiarowa, ponieważ jedyne co ona robi, to korzysta z repozytorium. Natomiast w przyszłości, jeśli byśmy chcieli coś zmienić, właśnie na przykład dodać paginację albo filtrowanie w jakiś sposób, to byłoby miejsce, żeby tą całą funkcjonalność dodać. Więc mimo, że na razie nie jest używana, to lepiej sobie po prostu taką prościutką metodę tutaj zrobić, zamiast skorzystać z repozytorium, ponieważ w przyszłości później byłoby trochę zmiany tutaj. Dobra, także nie przedłużając, nasz pierwszy endpoint jest gotowy, więc teraz w następnej lekcji przejdziemy do kolejnego, czyli po prostu otrzymanie jednego konkretnego użytkownika z tej całej listy za pomocą ID, które otrzymaliśmy tutaj. Także zapraszam Cię na kolejną lekcję, gdzie właśnie tym endpointem się zajmiemy.